Jesteśmy na kolejnej gali Polskiej Federacji Tańca w Rawie Mazowieckiej. Proszę powiedzieć, jaki dzisiaj taniec wykonaliście podczas konkursu? My tańczymy disco dance. Dzisiaj zaprezentowaliśmy duet disco dance. Jak było trwałe przygotowanie do dzisiejszego występu? Można powiedzieć, że praktycznie odkąd tańczymy. Wszystko, każda wiedza zdobyta od początku jakby jest tutaj ważna i przydatna. A jak długo istnieje wasz zespół, duet? Razem ze sobą tańczymy 5 lat. Tak. A zespół niedługo będzie obchodził 30. rocznicę. A proszę powiedzieć, czym jest dla was w ogóle taniec? Formą wyrażenia siebie, możliwością na oderwanie się od rzeczywistości codziennej. I taką formą wyżycia się też w pewnych chwilach. Spędzanie wolnego czasu razem z naszą pasją po prostu. Czy mieliście nadzieję, cichą nadzieję, liczyliście może na wygraną w danym konkursie, w danej dziedzinie? Dla nas dzisiaj liczyło się występ dla nas siebie i dla naszych znajomych. Chcieliśmy wypaść jak najlepiej. Oczywiście o wygranej zawsze każdy marzy, ale postawiliśmy na to, żeby czuć się z tym sami dobrze i żeby znajomi byli z nas dumni. Daliśmy siebie wszystko. A jakie macie plany zawodowe na najbliższy okres? Na pewno przygotowania do Mistrzostw Polski, które również będą się odbywały tutaj. No i do wtorkowych zawodów, w których też bierzemy udział. I na samo zakończenie proszę powiedzieć, kto zadbał o wasze artystyczne stroje? Stroje projektowała nasza trenerka, pani Monika Jaworska-Osiecka, która też nas trenuje.